Benowo. Wieś położona na Powiślu w województwie pomorskim w powiecie kwidzyńskim. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1376 roku. Podobno w folwarku należącym do zakonu Najświętszej Marii Panny urzędował nawet komtur z Malborka. Później była tu stacja pocztowa, a w XVII wieku Benowo uzyskało status wsi. W 1818 roku było tutaj 6 domów, a 100 lat później mieszkało już 39 osób. Dzisiaj wieś liczy około 300 mieszkańców. Szkoła w Benowie została wybudowana społecznie przez mieszkańców w 1938 roku i zawsze pełniła ważną rolę w życiu wsi. Dzisiaj mieści się tutaj ośrodek edukacji społeczno-przyrodniczej i nadano mu nazwę Zaułek Benowo. Tutaj odbywają się lekcje przyrody. Lekcje prowadzimy tak, żeby były one czymś innym niż te zajęcia, które są prowadzone w szkole, czyli tutaj ma być rzeczywisty, prawdziwy kontakt z przyrodą, gdzie dzieci mogą dotknąć, powąchać, poczuć. No tak, żeby ta przyroda była dla nich namacalna. Jest to przeważnie spontaniczne zachowanie, bardzo żywiołowo, wiele ciekawych takich spostrzeżeń, których dorośli czasami nie widzą. One te pewne rzeczy dostrzegają. Myślę, że no mogą tą przyrodę zgłębiać nie od strony podręcznika, ale już obserwować ją w rzeczywistości. Uczą się też jakiegoś szacunku, zdobywają wiedzę na temat tego, co ich otacza, że ta przyroda nie jest gdzieś daleko, w Afryce, na innych kontynentach, tylko w Polsce też jest przyroda i właściwie za ich oknem. Myślę, że to procentuje później, zaczynają sami ją podglądać w codziennym życiu. Dzięki programowi Rzeczpospolita Internetowa udało nam się zrealizować, można powiedzieć, takie wiejskie marzenia mieszkańców Benowa o tym, aby budynek po starej szkole podstawowej nadal służył mieszkańcom. Bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że w Benowie właśnie w szkole będzie otwarta sala komputerowa, że wszyscy mieszkańcy będą mogli skorzystać. Naprawdę wiele osób się zapisało na kurs komputerowy i oczywiście z zaznaczeniem ci, którzy trochę już tam umieją, żeby na wyższy stopień wtajemniczenia się zapisać, i ci, którzy nic nie umieją, tak jak ja. Przez to, że ja się wpisałem, zapisałem na ten kurs, no to i parafianie też poszli za mną, także więcej osób się zapisało. To sobie listę przeglądali, czy jest ksiądz wpisany, jak jest, to zaraz parafianie się więcej wpisali. Także, bo jestem tym pasterzem, także i owieczki też za mną poszły. Benowo jest taką miejscowością, można powiedzieć, na końcu świata. Tutaj przyjeżdża jeden autobus dziennie i mając takie źródło informacji jak internet, tutaj każdy będzie mógł sobie przyjść i poszukać informacji, ile kosztuje lek, albo o której godzinie ze Sztumu czy z Rijewa odjeżdża pociąg. To jest strzał w dziesiątkę, ludzie tego potrzebują i chętnie uczą się obsługi komputera, poznają, jak korzystać z internetu.